Cześć, cześć, cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Oglądajcie film, a ja wam zaraz wszystko opowiem. Wejdźcie i oglądajcie, bo dużo się dzieje, ale dużo możecie też nie kumać. No. Dużo. Is hot. I better take off my jacket. How long do we have, Professor? About minus 3 seconds. Tak jest. Ja wiem, że wy nie kumacie, o co chodzi, ale o tym zaraz, moi drodzy, wam opowiem. Wszystko wam opowiem, spokojnie. Wszystko będzie opowiedziane. Chase! When I hacked into the computers, I saw that Natalia was on. Tak, i teraz dopiero o tym mówi. Good work, Chase. He is talking to me, right? You've saved a lot. Tak jest, ocaliłem Lego City. I'm a big enough man. To jest fajne, że nawet dwa błędy i weszły dwie. Which is still a lot less than you've made. Thanks, Chief. Mayor Gleason, I need a favor. For the man who just stopped Lego City being destroyed? Name it. I still have some people. Dokładnie. Tylko są do aresztowania jeszcze jest wciąż. They've got a shuttle they can lend you. Oh, oh, shotgun! Dobrze, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy. Dobra, czekajcie, bo bez intra to się oczywiście nie obejdzie. Przestępcy nie mają żadnych szans. Kiedy do akcji wchodzę ja, Klocko Grał, tajny agent undercover. Ale, moi drodzy, co tu się wydarzyło? No pewnie jesteście w szoku, bo kończymy level, nagle kurde tam ewakuacja, nagle to wyskakuje, niby uratowaliśmy miasto. Moi drodzy, co się stało? No właśnie, wywaliło mi film, wiecie, to było tak, że ostatnio, że oglądaliście poprzedni odcinek, mam nadzieję, że oglądaliście oczywiście poprzedni odcinek, to wiecie, jak to się skończyło, mieliśmy ewakuować miasto i tak dalej. Później, moi drodzy, czekajcie, niech pogadają, sprowadzę Natalię z powrotem. Is there anything I can do to help nie. You? Mogłeś powiedzieć wcześniej, że ona tam jest, to byśmy tam nie lecieli. Can you give me a crash course so I don't crash? No need. The engineers at Apollo Island. Nie wiem, czy widzicie, jestem przebrany, ale o tym zaraz. What about Blackwell's one? I'll have to get it back to Lego City. Oh, you can cross that bridge if you come to it. If? Sorry, when? I meant when. Moi drodzy, odkryłem, że na przykład w takich budkach, jak mamy tu, da się przebierać. I na przykład, patrzcie, astronautom zostałem takim, jak dzisiaj wychodzą, tym zostałem żółtym, tu zostałem takim młotem, a na przykład, o, tu zostałem takim cywilem, zostałem cywil karate, a policjantem zostałem babą, hej, przebieram się za babę, hej, a coś jeszcze ciekawego, nie, ci to już są normalni, no i złodziej był biały, a przebierzmy się za astronautę z racji, że jesteśmy w NASA. Moi drodzy, no właśnie, co się stało, tam skończyliśmy wcześniej tą misję, a później była, proszę ja was, taka scena, że musimy ewakuować miasto i tak dalej, bla, bla, bla. No i stało się to, moi drodzy, że niestety wywaliło mi grę, wywaliło mi w sensie nawet nie tyle grę, co program nagrywający poprzednio. No i było tak, że tam była taka misja dojazdowa, proszę ja was, misja, wskakuj, misja była, nie, do tyłu, misja była dojazdowa do tego miejsca. Musieliśmy zdobyć właśnie te tarcze, które ochroniły, że wiecie, jak rakieta leciała w górę, to my je wzięliśmy tymi tarczami rozbudowanymi wokół, zatrzymaliśmy ten ogień, więc ludzie byli bezpieczni. No i moi drodzy, no właśnie to pominęliście, znaczy pominęliście, no mówię, wywaliło mi niestety grę, wywaliło bardziej program nagrywający. No i cóż, moi drodzy, no i kurde, nie wiem, czy da się do tego wrócić, więc stwierdziłem, że wam to opowiem w trzech słowach. Ajajaj, czemu to nic nie ma? Chyba jest na górze, tak? A ja zostałem źle poprowadzony, tak jest. Także moi drodzy, no kurde, no niestety, ale nawet chyba najlepszym grotuberom się to zdarza, tak, że wywala im programy. Także moi drodzy, mi się to też właśnie zdarzyło. No i niestety przegapiliście motyw, jak dojeżdżałem, a to oczywiście tyle wam powiem, tylko że miał być osobny odcinek, bo on był długi, 20-minutowy, tam dojazd, montaż, później oczywiście ludzie Rexa, czy tam właściwie Blackwella atakowali mi te osłony, więc trzeba było bronić. No i wy właśnie widzieliście końcówkę, czyli to, jak się kończyła tam ta misja, czyli po prostu, że wywaliło, znaczy nie, że wywaliło program znów, tylko że wywaliło, proszę ja was, jestem tu. Że stało się to, że, jest, rabinka.
stało się to, że po prostu zwaliło rakietę w kosmos, a my ochroniliśmy miasto, moi drodzy. No a my cóż, super konstrukcja, cel osiągnięty, okej. Okay. Stać mnie, mam nadzieję, że mnie stać. Stać mnie, powiedz, że mnie stać. Oczywiście, że mnie stać, bo mam 56 tysięcy, kosztuje 50. Moi drodzy, nic straconego, powiedziałem wam to w 2 minuty, co się stało, nawet nie. Budujemy rakietę i będziemy lecieć w kosmos, moi drodzy, a to jest ostatni, w sensie nie ostatni, ostatni, bo oczywiście będzie maksowanie i to będzie dużo, bo 20,7 przeszedniętej produkcji, no to jest mało, rekordowo, moi drodzy, mało przecież to jest, wszystkie gry tak koło jak 30 kilku się kończą, a tu proszę, Undercover ma na to wyklockowane i kurde kończy się w momencie 20%, ta główna fabuła oczywiście, więc to jest koniec głównej fabuły Undercover, moi drodzy. Ale nie koniec Undercover w ogóle, chociaż zobaczymy, bo może ta misja będzie tak długa, ostatnia, że i tak podzielimy ją sobie, moi drodzy, na no kilka, tak? Dwie bańki w portfelu, tak? Dwie bańki w portfelu mam. O, fajnie, może kurde, jak porzucimy, skończymy tą grę, przerzucimy się faktycznie na rapowanie. Nie no, żart. Dobra, jak ja mam iść wyżej? Aha, dobra, tu trzeba być policjantem, ale ja nie mogę być policjantem, pozostałem policjantką. No tutaj, prawda, pewne środowiska się cieszą jak nie wiem. Mhm. Mhm. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie to było, moi drodzy, w planach! No i właśnie to, moi drodzy, ten moment, o którym sobie rozmawialiśmy, że ja wam ten fragment wytnę. Bo i po co, moi drodzy, macie oglądać takie właśnie fragmenty, jak ja failuję i nic się później nie dzieje poza... Nie! Nie! Poza fragmentem, który już widzieliście, czemu ja się drugi raz dałem na to nabrać? Bo moi drodzy, no po co macie oglądać trzeci raz, jak idę w to samo miejsce, gdy możecie ten zaoszczędzony czas poświęcić chociażby na, nie wiem, zostawienie tutaj subika. Wiecie, czemu się na to nabieram? Bo widzicie, tutaj na dole mamy takie coś i to później idzie dalej takie coś i mi się wydawało, że to jest taka platforma płaska, jak się biegnie szybko, tego nie widać. Jak ja mam, co ja mam teraz zrobić? Aha, dobra, już wiem co zrobić. Także moi drodzy, no kurde, jak teraz spadnę, to wam też to wytnę, nie bójcie się, wytnę to wam. Dobra, nie chcę. Okej, moi drodzy, także po to właśnie wycinam te sceny i mam nadzieję, że sobie wyjaśniliśmy ostatecznie, co będzie z gry wycinane. Bo nie będzie główna fabuła, będą takie fejle w miejscach, które wy widzieliście, ale na przykład gdy to będzie ważniejszy fragment, to oczywiście też go nie wytnę. Wyciąłem ten fragment, ponieważ to nie był jakiś rażąco ważny fragment, tak? Tak przynajmniej uważam. O, jest czerwony, nie, to nie jest czerwony. A po co? No dobra, tam nie wlecę. Okej. Zwykła policjantka. Nie. Dawaj, rozchuśtaj się. Dobra, już się bałem, że nie doskoczy. Także moi drodzy, co jest? Dobra, nieważne co jest, ważne, że wzięte. Nie zawieszaj się, bo jak mi się znowu zawiesi program i kurde, znowu, wiecie, bo się boję, że tego nie powtórzę drugi raz, w sensie dojdę do momentu save'u i wy znów stracicie ten początek. Mówię, przedtem mnie wywaliło. Tak czy siak, moi drodzy, ostatni Undercover, ostatni. Nie wiem, czy oni mi każą to zbierać, bo oni myślą, że ja nie mam hajsu na rakietę. Chyba tak myślą, moi drodzy. Ale no nie ze mną te numery, gro, przecież ja mam hajs na rakietę. Ba, rakietę już mam kupioną, nie wiem, czy kojarzysz, gro. A, możesz nie kojarzyć. Dobra, tak czy siak, spinam się do góry, nie wiem po co, bo powinienem już dawno iść tam bardziej w dół, bo... muszę wejść do tej rakiety, lecieć, ratować Natalię. Tutaj, prawda, jako policjantka, więc znów pewne kręgi się cieszą. Okej, okay. dawaj. Dawaj, co jest? Co jest? No, do góry masz iść. No. Okej, okay, tak jak mówię, oni założyli, że kurde nie mam tego. A ja mam to. Spadam, mam nadzieję, że spadnę na... Sam dół, okej. Okay. Czekajcie, ja zrobię taki myk. Nie! To nie miałby ten myk, wiecie co ja chciałem zrobić? Chciałem kurde skoczyć tak, by tam spać w odpowiednie miejsce. Czy mogę lecieć tu? Nie. Nie zdzierżę zaraz tej gry! Moi drodzy, a z zaoszczędzonym czasem możecie chociażby nie tylko wy zostawić subika. Tu mam dojść, tak jest. Nie tylko zostawić subika, ale i zobaczmy dokąd doprowadzimy teleport. Ale na przykład wejść na moje inne kanały, czy tutaj na inne filmy i je sobie, moi drodzy, obejrzeć. Zaoszczędziliście kilka, no może kilka minut na pewno, bo 3 razy spadłem, no idę po prostu na jakiś istny rekord faili.
w tym odcinku, więc moi drodzy, tutaj, no cóż, chyba będziemy rozpoczynać misję już bez spadania, także ale pamiętajcie, za zaoszczędzony czas obejrzyjcie, nadróbcie inne filmy, to jest kilka minut czasu, moi drodzy, a mam pełno filmów kilkaminutowych tylko na moim bazowym kanale chociażby. Aczkolwiek tam nie macie problemów z oglądaniem moich filmów, więc przypuszczalnie bardziej tu was muszę namawiać do narabiania filmów, to też są krótsze filmy. Mówię tak po prostu, bo tu jest mnie wyświetleń, to moi drodzy widzę, przecież to wszyscy to widzicie. Dobra, rozpoczynamy ostateczną misję. Gwiezdne wojny pewnie, które wczoraj skończyliśmy, moi drodzy, no właśnie. Dobre. Okej, okay, i to spada na ziemię, wiadomo. Hey, what do you know? In space you can hear them scream. Kolejny asterek. You are in outer space. Now, to get to the moon will take almost 10 seconds. Oh, okay, you're about the moon now. Okay. What? Yeah, it's really close and very small. But don't tell anyone, it's a secret. Now, it's time for your space walk. You need to prepare very carefully. I want you to check and recheck your suit before you exit the command module. Okej, czyli jeszcze jakiś zapychacz będzie. Wii! Nie, nie będzie. Wow! Jest jego baza, jest baza. Rexa Fiurego. Jest i pole siłowe oczywiście. Bo jakżeby inaczej, moi drodzy, w takich grach. Jest wejście dla kota? That's weird. I don't feel any lighter. Okej, moi drodzy. Całkiem zabawna sytuacja, sami przyznacie, nie? W ogóle fajnie, można chodzić bez kasku, super. Znaczy wiadomo, że można chodzić bez kasku, bo wiadomo będzie, że będziemy zmieniali lada chwila stroje na pewno. Moi drodzy, także sami przyznacie, mega zabawna sytuacja. Wczoraj, znaczy nie wiem czy wczoraj, bo... Nie wiem, wiecie, dodaję też 4 filmiki tygodniowo, no właśnie, moi drodzy, mówiłem nawet o tym wczoraj na Star Warsie, bo wcześniej mówiłem tylko tu na tym kanale. Więc wczoraj, czy tam w poprzednim odcinku po prostu o tym kanale. Okej, dobra, nie. Myślę, co jest? Orzesz ty. Nie, bo to musi być czerwony. Czemu to mnie odpa... Aha, lasery, dobra. Moi drodzy, kończyłem Gwiezdne Wojny, dziś kończę to. No właśnie, Klocko grał i co dalej z tym kanałem? Zapytacie, niepewni przyszłości. A ja uspokoję was, moi drodzy. Nic, w sensie nie, że anuluję go, on będzie, moi drodzy. Czekamy na Skywalker Saga, którą kurde omylnie, bo cały czas myślałem, że ona wychodzi w tym roku, a okazało się, że nie. Czy astronauci będą mnie chcieli bić, przecież to koledzy po fachu poniekąd. Nie są kolegami po fachu, bo właśnie wyłączyli mi most. Okej, okay. Aha, dobra, już miałem powiedzieć, że czy to błąd, czy to śmieszek. Oczywiście astronauci chcą nie bić swojego. Myślałem, że go zakuje w kajdany, to też by było kosmicznie zabawne. Bo co mi z zakutego kajdany gościa na nie Marsie, tylko Księżycu, skoro nikt go nie zgarnie, tak? Więc to by było zabawne. Także moi drodzy, nic, po prostu jak widzicie, weszliśmy trochę też w gry flashowe, by do końca grudnia utrzymać tempo 4 gier tygodniowo. Dodatkowo, jak ostatnio powiedziałem, szykuję dla was poniekąd 4 niespodzianki aż na tym kanale. Na szczęście to mnie... po prostu bym spadł z krzesła i chyba z sufitu, gdyby mnie teraz kurde cofło, wiecie, do momentu wylatywania z rakiety. A to by było takie w stylu dzisiejszych faili, nie? Moi drodzy, poza tym szykuję jeszcze powrót pewnej gry, tak? Która no jednak... Nie wiem, dobra, udało się. Która jednak no była zbyt krótko na tym kanale, a którą niezbyt lubiłem, także szykuję jeszcze powrót jednej gry. Spadaj, nara. Dziam, mnie chciał bić, ja mu odjechałem, okej. Okay. Moi drodzy, kilka innych rzeczy. No, fleszówki to była jedna niespodzianka. Szykuję jeszcze jedną, tylko nie wiem, kiedy to wyjdzie. Czyli, no, no dobra, moi drodzy, nie będę się rozgadywał. Po prostu szykuję kilka niespodzianek, także bądźcie spokojni. Ja mówię, ograniczyłem się do 5 gier rocznie, więc już w tym roku raczej z nową grą nie wyjdziemy, ale... Ajajajajaj. Ale moi drodzy, oczywiście my mamy na myśli grę pełnometrażową. Pełnometrażową. A nie grę, moi drodzy, mniej pełnometrażowo. Także wiecie, spokojnie do końca roku będziecie mieli co robić absolutnie na tym kanale.
Więc pamiętajcie o tym subiku i myślcie, tym bardziej o dzwonku, bo uważam, że to będzie ciekawy. Grudzień to zdecydowanie będzie ciekawy okres, moi drodzy, na tym kanale. Zdecydowanie. Tyle wam mogę tylko zdradzić. Nie tuzinkowy, nie taki, jak jesteśmy przyzwyczajeni. Szczególnie w ostatnim okresie, że właściwie tukliśmy ostatnio dwie gry i raz na dwa tygodnie rzuciłem jakiś specjal, czy to grę prawdziwą, w sensie taką, z którą sam zbudowałem z klocków, czy to grę właśnie jakąś fleszową ostatnio, czy jakiś inny dodatek. A teraz grudzień właściwie będzie, no, będzie intensywny, moi drodzy, będzie ciekawy, uważam. Oczywiście grudzień jest testowy, jeżeli wam się to spodoba, jeżeli oczywiście z tym spodobaniem, bo to nie, spodobanie to jest jedno, ale jeżeli gdzieś z tym pójdą, moi drodzy, wiecie, suby i tak dalej, tak? To ja utrzymam ten po 4 filmów tygodniowo. No i po co on jest skuty? No dobra, one niby znikają, ale już nikt go z to nie zgarnie. Utrzymam, moi drodzy, tempo 4 filmów tygodniowo. I będę się starał być jak najbardziej oryginalny, bo moi drodzy, no przecież od tego zależy właśnie tutaj moja kreatywność na tym kanale. No im po prostu was jest więcej, im więcej tej atencji, im więcej zaciekawienia waszego, im bardziej ten kanał... Im bardziej ten kanał jest w waszym zainteresowaniu, tym po prostu bardziej ja o niego też dbam, moi drodzy. Natomiast jeżeli po prostu tu subowość jest mała i jest mało tu... jest mało tu, proszę ja was, atencji, wszystkiego, no to po prostu niestety ja się skupiam bardziej na innych kanałach. Bo nomen nomen przecież na Klocko Zaurze też ostatnio zaszło troszkę zmian, na lepsze raczej. Czyli nie takich dużych, no ale chociażby środa dzień vloga, tak, co wam się podoba z tego co słyszę. Idą też zmiany techniczne coraz bardziej, gdzieś tam powoli. Nie mówię, żebyście znowu mnie gadali, że miał być skok jakościowy, a nie ma. I Klocko grał, gdzie jest skok jakościowy. No nie, nie ma jeszcze. To będzie powolna ewolucja. Tak samo jak i tu, z tymi wstawkami, z tym wszystkim, moi drodzy. Dobra, no i co teraz? Dobra, widzimy, że może tu przelecimy astronautą. Na pewno tu przelecimy, no bo jakby inaczej. Także, moi drodzy, mówię, zostawcie subiki, a nie ukrywam, że ja bardzo chcę mieć tempo 4 filmów tygodniowo. Bardzo chcę być tu taki, że nie tylko gry komputerowe, naprawdę bardzo chcę być. Tylko po prostu mówię, no wiecie kochani, musi tu być lepsza wasza atencja, szeroko mówiąc. Dobra, jest zielony, czyli wiemy, że możemy rozwalić. Także moi drodzy, wołajcie kolegów, którzy jeszcze mnie tu nie oglądają. Wołajcie, proszę ja was wszystkich znajomych, że jest super kanał, największy w Polsce kanał gamingowy, jeżeli chodzi o świat LEGO. Tylko gier LEGO, właściwie największy, największy, moi drodzy, największy. No to chyba warto, kurde, docenić subikiem. A ja wtedy wam obiecuję, że będą 4 filmy. Tak samo ostatnimi czasy, znalazłem też więcej czasu nawet, żeby na bazowym kanale było. Nawet w zeszłym tygodniu było 5 filmów. W tym tygodniu też będzie 5 filmów, moi drodzy, no właśnie. Także ja znajduję teraz więcej czasu, teraz tylko wasza dobra wola. Bym się nie zniechęcił. Bym się, moi drodzy, nie zniechęcił, czyli po prostu potrzebuję, mówię, waszej atencji tu. Ale dobra, dość już gadania o waszej atencji. Ja wiem, że wy wiecie, ja wiem, że oni wiedzą, ja wiem, że wszyscy wiedzą. No to teraz, moi drodzy, do dzieła. Tak samo jak do dzieła, chytam skrzynię i w ostatniej misji, no kurde, tu powinny fanfary lecieć. Tu powinny lecieć petardy, bo naprawdę gra jest świetna. Top 3 na pewno gier, top 3 na pewno gier LEGO. Topka gier LEGO też na pewno powstaje niedługo. Tylko sam się jeszcze waham, czy na tym kanale, czy właśnie na bazowym środa dzień vloga. Sam się jeszcze nad tym waham trochę. Okej, okay, także zobaczymy. No ale co mi z tego jak... Dobra, ja tam muszę most jakoś otworzyć. Widzieliście to? Przejechałem po pasku. Przejechałem po jakimś stringu, no przecież to nie jest realne. Wyskakuj. Okej, okay, może to nie jest realne, ale już po prostu kraj... No, nieważne. Lerf, jedziemy windą do nieba. Nie będę wam stawał stawki z tego odcinka. W sensie z tej piosenki, bo mi mogą zdenominować. Nie wiem, różnie to bywa z tą denominacją, dobra. Ja wyskakuję, bo tu trzeba najpierw porobić inne szmery, bajery zapewne, a dopiero później będziemy się bujać z... z łazikiem, bo mi na pewno po coś jest potrzebny, tak? To jest bez dwóch zdań. Na pewno rozwaliłem cię, ale kurde, bo tam coś rozwaliłem z jakiego znaku, a tu już chyba nie mam co rozwalać, bo... Okej... Okay. Po cóż mi jest ten łazik? To pewnie oczywiście zaraz wyjdzie. Żonglerka postaciami, moi drodzy. Miałem wszystko, jestem zaciekawiony, bo kurde, ja na początku, wiecie, jak zobaczyłem, że tam kurde 10% gry, a tyle gry, to ja myślałem, że to będzie 50 leveli. Serio tak myślałem. Tym bardziej, że gra była na Switcha, więc to też trochę inaczej.
Byłem przekonany, że to będzie z 50 leveli w tej grze. Cóż, finalnie wyszło, no dziś mamy 26, moi drodzy, 26 odcinków rozprawiłem się z tą grą. Oczywiście, nie finalnie, bo tak jak mówimy, jeszcze jest maksowanie. A 30% jest to skrajnie mało, jeżeli... Jakie 30? 21, moi drodzy, jak będę kończył grę. A więc skrajnie mało, no ale spoko, patrzcie ile mamy tu maksowania, no 450 zł klocków, samo moi drodzy to, ależ tu w ogóle ładnie jest. Ja w ogóle uwielbiam kosmos, ja pamiętam, za hajs z komunii kupiłem sobie Canaveral, czyli właśnie taki zestaw, który w latach 90., 97 dokładnie, on wyszedł chyba w 6, ale ja w 7 miałem komunię, moi drodzy, wow, mech! Był wtedy kosmosem, mam przylądek Canaveral, tak się ten zestaw nazywał, możecie sobie wygooglować, albo ja wam pewnie teraz rzucę. I zobaczcie, moi drodzy, jak to wyglądało pięknie wtedy. No i ja cały hajs z komunii, przynajmniej hajs, który do mnie dotarł od rodziców, wydałem właśnie, moi drodzy, na ten piękny zestaw. Także sami widzicie, że kurde, lubiłem kosmos. Lubię właśnie dalej kosmos. Nawet, no mówię, Gwiezdne Wojny dalej są moim ulubionym, jeden z ulubionych filmów, na pewno ulubiony uniwersum to jest Gwiezdne Wojny. Sami rozumiecie więc, że kosmos jest mi bliski. To nieważne, czy ludzki, czy kosmiczny, czy Mando, czy Diao. Pozdro dla Kumaty, Mando Diao. W sensie to jest taki zespół, nie myślcie sobie, że wam właśnie teraz dałem coś zboczonego. A wy lubicie tak myśleć zapewne. Nie mówię, to jest taki zespół Mando Diao, który poznałem, no będą my na Woodstocku. Nie będę was pytał, czy jeździcie na Woodstocki, bo raczej nie, ale powiem wam szczerze, szkoda, szkoda, szkoda. I to, że macie mało lat, wcale nie znaczy, że nie możecie jeździć na Woodstocki, moi drodzy. Oczywiście, no jeżeli macie mało lat, to nie możecie sami jechać na Woodstocki, to jest wiadome, nie? Ale naprawdę widywałem tam ludzi od niemowlaków dosłownie po emerytów, serio, więc... Nie ma tam ograniczeń, moi drodzy, żadnych. No poza tym, że niestety nie możecie sami jechać, jak jesteście dość młodzi, ale namawiam was. No menomen, właśnie sobie przypomniałem, że dzisiaj śniło mi się, że kurde, nie byłem na Woodstocku. A to by dla mnie był prawdziwy dramat, gdyż dla mnie Woodstock jest to prawdziwe święto. I odpoczynek psychiczny trzydniowy, jaki mam większy niż, moi drodzy, na dwutygodniowym urlopie. Serio. Dobra, właśnie zauważyłem to. A, dobra, trzeba zmienić kolor. No właśnie, klocko grał, ogarnij się, już o Woodstocku myślisz. A nie o grze. Dobrze, dobrze, moi drodzy. I mamy czerwony i będziemy chodzić w mechu. No istnie epicko jak na ostatni odcinek, przyznacie. Fabularny oczywiście, jeszcze raz powtórzę. No to jest istnie epicko, moi drodzy. Kilka lat? Nie, no właściwie to wyszło jakoś przy LEGO Przygodzie, to przepraszam. Mogłem powiedzieć, że kilka lat przed LEGO Przygodą, a przecież kurde nie. Nie kilka lat przed LEGO Przygodą, ale moi drodzy, ten mech, no ja czuję, że on będzie chodzony, no nie widzę innej opcji, jak nie chodzić w tym mechu, w sensie chodzić w tym mechu. Zbieramy niebieskie! Dobra. Czad, czad, czad. A tu teraz będzie oczywiście połącz. Aha, no właśnie, trzeba wrócić w mechu, no właśnie, i wykrakałem, moi drodzy. No iście, jak na finał, spoko. No niczym finał LEGO Przygody, ten bot również podobny. Wow, i skacze. Troszkę też jak w obcym, nie no, w obcym bardziej prymitywno, ale wow, ależ bym se takiego zbudował, moi drodzy, ależ bym se przymocował. No jak wiecie doskonale z bazowego kanału, ostatnio sprzątałem mój LEGO Room, więc jest nadzieja, że niedługo będzie się już tam dało sprzątać. Znaczy sprzątać już się da, ale że będzie się dało, wiecie co. Ale co jest? Aha, na pewno nie jest wyjść z gry. Przygotuj się, no dobra, ale który mam zmieniać? Okej, okay. I trzeba właśnie to zrobić, co? No okej, okay, ale... Bo ja nie wiem, co ja mam zrobić. No kurde, co ja mam zrobić? No... No ale co ja... Bo ja, moi drodzy, nie mam pojęcia, co ja mam zrobić. Patrzcie, pocinałem nawet te rury. Dobra, jest odcięte. Czyli to docina. To odcina, no ale to kurde było dobrze. Przypuszczam, do tych dwóch mam doprowadzić, czy do jednego mam doprowadzić? No bo tutaj na przykład tego nie wywalę, to mogę tylko obracać, nie? No i czemu... No nie ogarniam, moi drodzy. To idzie prosto, no okej, no ale ja tego nie mogę zmienić. Przyznam się szczerze, że nie mam bladego pojęcia, co ja mam tu zrobić.
I jak wiecie, ja takich momentów nienawidzę, moi drodzy. O. Bo ja ich nie mogę przecież zmienić, tak? W żaden inny sposób. Ja zgaduję, że mam zasilić to drugie, tak? Nie to pierwsze. No tu inaczej nie zrobię, moi drodzy. Tu mogę nie zrobić tak, okej. No ale co mi nic, czekajcie, dobra. Zaczyna się robić... No ale no właśnie, aha, dobra. No ale tu dalej nic, moi drodzy. Bo co mi da to? Nic mi to nie daje. No nic tu nie zrobię, moi drodzy, innego. Okej, no ale co z tego? No właśnie. Dobrze więc. I teraz pytanie, czy wy chcecie oglądać moje wypociny? No właśnie, moi drodzy, bo chyba nie chcecie. Nic innego tu nie zrobię, moi drodzy. No. Nie mam pojęcia, moi drodzy, co ja mam tu, kurde, zrobić. Może jeszcze za wcześnie po prostu. Może jeszcze coś muszę dokonać. No nie, nie, no moi drodzy, szło tak pięknie. Była taka fajna, cudowna misja ostateczna. A tu proszę, oczywiście coś musiało się stać. Oczywiście musiał być fragment, którego, kurde, nie wiadomo jak przejść. Oczywiście, no jestem zły, moi drodzy, bo tak blisko byłem. Ale czekajcie, bo z drugiej strony mamy tego meszka. A tam są beczułki. No bo kurde, no nic innego nie mogę zrobić z tymi rurami już. Najgorzej jest, jeżeli na przykład wy już widzicie, co możecie zrobić z tymi rurami, a ja nie widzę i wychodzi, że jestem niepociumany, moi drodzy. Ale kurde. No nie mogę z tym nic rzucić. Czyli dobra, rzuciłem tym, ale czy coś to dało, że ja tym rzuciłem? Czy to się rozwaliło? Nie widzę, żeby to cokolwiek dało. Nie widzę, że mógł tym w cokolwiek rzucić. To się rozklockowywuje, ale nic, moi drodzy, z tego nie wynika. Kompletnie nic z tego nie wynika. Brak pomysłu, klocko grał ma. Właściwie nie ma pomysła. Dobra, bota nie razi prąd. No bo kurde, no bo z drugiej strony tu też jest druga konsoleta, nie? O, nienawidzę takich momentów, ale to już pewnie wiecie. Nienawidzę też wychodzić z... No nie, no dajcie mi to przejść. No i to było, no i okej, no ale co dalej? No nic tu nie zrobię. Mogę doprowadzić to tu i robię dokładnie samo co przedtem. Bo tu nic z tym nie zrobię. Dobra, jeszcze czekajcie, może tu. No ale no i tyle. I to nawet nie poleciało tu. No bo po co by tu miało tu lecieć? Nienawidzę takich momentów, nienawidzę, moi drodzy. No i chyba muszę wyjść z gry i kurde skorzystać z tego, bo nie mam pojęcia, co mam zrobić. I tu dopływa teraz ten prąd. Klikam palcem w monitor. No i co jest? To świeci, to świeci. Na początku do tego dopływał prąd, był ok. Teraz dopływa do drugiego i co jest? Może ma do dwóch dopływać. Czemu mi to teraz rozłączyło? Aha, bo tu nie dopływa prąd do tego jednak. No i tu mi dopływa, ale co mi z tego? No właśnie. Teraz to odciąłem. No. Nie, nic tu nie zrobię, moi drodzy. Nic tu nie zrobię, nic nie zrobię. Wszystkie wykorzystałem. Tu musiałbym to nawrócić, żeby poszło tak. No ale kurde, nie zrobię tego, no bo jak?
No. Tu się teraz to rozłączy, więc nie mogę tego rozłączyć. Nie mam, moi drodzy, jak tego zrobić. No przykro mi. Wiecie, moi drodzy, co jest najgorsze? Że wcisłem sobie jeszcze F2. Wiecie, co robi F2? Po prostu dziś jest jakiś festiwal faili. Jest 9 rano, więc bez przesady powinienem być wyspany. No nie jestem, ale powinienem być, moi drodzy. Tymczasem wcisłem sobie F2. F2 włącza drugą postać. Ostatnio w Gwiezdnych Wojnach włączyłem sobie drugą postać i nieźle się nafrustrowałem tym czynem. A tu kurde, klocko grał. Proszę, ja was, robi dalej to samo. No kiedy ten człowiek się ogarnie? No i na przykład teraz widzicie, pokazuję wam. Robię dokładnie to samo, co już robiłem. I czy wy jesteście pewni, że chcecie oglądać to drugi raz? Gdzie już to oglądaliście, że chcecie tracić te minuty? Czy chcielibyście oglądać 3 razy po tym, jak spadłem, jak idę z powrotem na górę? No właśnie, moi drodzy, chyba nie. Dlatego uznałem to za dobrą decyzję. Niemniej, podejrzałem sobie, wybaczcie, musiałem to zrobić, podejrzałem sobie na niestety let's playu jakimś, bo no, jeszcze po wyłączeniu tej gry patrzyłem kilka minut, jak w umalowane wrota. Nie widziałem rozwiązania, a gość, którego wszedłem let's playa, zrobił to perypy, 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 perypy i poszło. Nie pytajcie mnie, moi drodzy, no może jestem jakiś ułomny, nie wykluczamy tego. Ale no kurde... No nie wiem, nie wiem, no nie widzę tego, a on to zrobił perypy, 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 perypy i mówię wam, i gotowe, nie? I gotowe. Ale moi drodzy, ja wam to jeszcze mówię, prezentuję, żebyście tylko nie było później gadania, nie? Że klocku grał, zostawiaj te fragmenty. No ja mogę je zostawiać, tylko po co, moi drodzy? Patrzcie, teraz minut stracicie. Znaczy, właśnie najciekawsze to, że wy ich pewnie nie stracicie, tylko se przewiniecie. No właśnie. A skoro je przewijacie, to po co, moi drodzy, kurde, je kręcić, jak można ich nie kręcić? I na przykład mógłbym zacząć, że znów jestem w tym mechu. Mógłbym w ogóle nie wciskać F2 i byłoby najprościej, tak? Gdybym nie wciskał F2. No, to było po krzyku. Kurde, ja muszę w ogóle jakoś zmienić. W sensie, nie że w grze, bo nie wiem, czy w grze da zmienić, ale pewnie też się da, ale muszę zmienić w moim programie nagrywającym. Tylko że właśnie kiedyś jak patrzyłem, tam nie widziałem tej opcji, że można to zmienić, więc to nieciekawe. Dobra. No kurde, on to zrobił. Oczywiście. Zrobił to tak. Tu nawinął. LEGO City selected as destination. Disengaging shield. O krucji. Dało się! Okej. Jakie pasy, ja w mechu jestem. Nic, dobra, stało się. Co, myślałem, że jeszcze dalej polecimy z tej bazy. My jeszcze dalej lecimy z tej bazy, co? Okej, czyli rakieta odleciała. Jest! I will not return to that society of blinkered fools. Tak jest. I tried building something truly wonderful for them. A self-contained world which they'd never have to leave. An utopian habitat that catered to their every whim and desire. It was a monument to my genius. You were a great man once, Blackwell. But you've gone crazy. Super! Your monument was nothing more than an apartment block with a shopping mall. Turn us around. Sorry. We're locked in. Co? Bring her over here. Chase. That's pretty low of you, Blackwell. Threatening oh, a lady. No właśnie. Oh, no. I would never hurt a lady. I just wanted to watch you get squashed. Hey there, McCain. Thanks so much for getting me this from the museum. Wow, po to mu był dinozaur. That has literally come back to bite me. Whoa, that was close. Be careful. We'll need those energy tanks to run my moon base. No, you do ya? Czyli już wiemy, co rozwalić. Dobra, mój drodzy, czy on się jakoś ładuje? Ty. No dawaj wtypa. Dobrze. Dawaj gościa teraz podnieś.
Co jest? KKK, dobra, moi drodzy. I oczywiście kute. I spotykamy samego Rexa Fury'ego. Rexa Fury'ego, który raz nas pobił, nie zapominajmy o tym. No i co jest? Nie podnosi się, nie żyje. Nie no, właśnie żyje. Czyżby się gra zawiesiła, krótcy moi drodzy? Nie, dobra, tu jest coś. Już się powiem, że się gra zawiesiła. Dawaj, deptaj go, rozszarpaj go. Kaka. Nie, to tylko karuzela. Jebut w ścianę, moi drodzy, drugi, okej. A myślisz, że po co tu jestem? Nie jestem tu, by wszystko zniszczyć. Aj, fale zrobił fale. A, dobra, moi drodzy, dawaj. Szybko. Nie zrobię drugą falę. Puff, dobra, dostał. Lecimy. Leć. Go. Normalnie, faktycznie. Bitwa też mocna jak w obcym. No ta gra wręcz przecież jest przepełniona esteregami, tak? Do Matrixa. Tutaj do obcego nawet się pojawia, moim zdaniem. Moi drodzy, no, królowa z obcego kontra bot w drugiej części. No moi drodzy, jak złoto, tak? To jest nawiązanie. Chodzi tu po prostu tyle nawiązań, że ja mogę już nadinterpretowywać te nawiązania. Ale super, w końcu żeśmy, moi drodzy... Jebot! Dorwali Rexa Fury'ego, w końcu finał tej gry. Czad. On tu zrobi falę, ale może ja będę pierwszy. Nie! Ja, dawaj! Zamachnął się. Ale na szczęście beczki mnie cofło. Dawaj, goście, dawaj, koniec z tobą, Rexie Fury. Tyle czasu cię goniłem, ale w końcu dogoniłem. No, Rex Fury, przecież od początku wiedziałeś, że przestępcy nie mają ze mną żadnych szans. Przestępcy nie mają żadnych szans. Kiedy do akcji wchodzę ja, Klocko Grał, tajny agent undercover. Wiedziałeś to od początku, moi drodzy. A ja w końcu puściłem wam drugi raz intro. Wow, i trochę glitch. Jebot! Czwarte rozwalone. Co, masz jakąś brońkę jeszcze? Co? Okej. Wow! That didn't hurt as much as I thought it would. Although I imagine hitting the ground will. To, moi drodzy, raczej zdecydowanie będzie dłuższy level niż krótszy. Jak widzimy, chociażby po samym fakcie, że patrzcie, kurde, dopiero połowę hajsu mamy. Ja zawsze tym hajsem się mniej więcej sugeruję, tak? 3. Kawałek odznaki. Może mu się uda wszystkie odznaki w tej części dostać? Wątpię oczywiście, ale może uda się. Mi się wydaje, że to jest ewidentnie namaksowane, zastosowane. W ogóle lecimy, to się rozwala, lecę w kosmosie, tralalala. W ogóle po co mam zakuwać kajdanki tych typów, ej, no kurde, całkowicie bez sensu już. Kurde, świat się ten, a my ich zakuwam. Znaczy ja wiem, że po to, żeby znikli, nie? Ale kurde, świat się wali, a się bawię w kajdany. Dobra, jeszcze sobie nawałnicę Rexa odblokowałem, no okej. Odpada kolejny kawałek, okej. Czuję, że tu umrzemy, moi drodzy, czuję, że to koniec mojego kanału, że właśnie tu zginę. O, Rex, który jednak żyje. Czyli to jednak w miarę z nim będzie ta ostateczna bitwa. Oczywiście tutaj będzie niepokonane rzesze pewnie tych do zniszczenia. I w ten sposób dopiero ja go zniszczę, moi drodzy. Dawaj, zakuwaj trwa. Okej, zakłóci są, dawaj Rex. Dobra, tu wiesz co, nie chcę z tobą walczyć, ja uciekam. Tak to trochę wygląda. Nie polecimy tam, bo kurde nie! I tak zginąłem. No co jest? I kolejni parobasy! Nie mam czasu na was, parobasy. Once the command module is safely back on the ground, I will begin anew. I will gather my resources and rebuild my empire somewhere else. No nie wiem, czy to znowu zginę.
No nie, dobrze, trzeba walczyć z parobasami. Ale kurde, no ile mam z nimi walczyć? No nie zniszczysz Lego City, kurde, bo cię powstrzymam. Dawaj, 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 dawaj. On teraz nie powinien do mnie zejść, w ogóle tak jak w Gwiezdnych Wojnach było, że on do mnie zszedł po czasie. Co jest? Dobra, coś muszę, moi drodzy, ewidentnie tu zrobić, tak? Tylko ino, jeno co? Fajnie, nam zima w tle. Fajnie, że ja ginę. Czy nie fajnie, że ginę, oczywiście też, wiecie. Może da się gdzieś tu dolecieć. Nie da się dolecieć, da się tylko zginąć. I tracić monetki. Nie śmiej się tym śmiechem znowu. Nie, no jest pana. No, moi drodzy, nie mam pojęcia, co mam tu zrobić. Może po prostu musiałem poczekać, aż skończy gadać, dopiero teraz trwa właściwa walka. A to by też było trochę bez sensu. Bo kurde, Rex Fury powinien do mnie zejść chyba, tak? Na przykład jak pokonam którąś falę, to powinien tutaj zejść na przykład, potem się skończyć na chwilę, wiecie. A tu nic. No patrzcie, kolejna fala się pojawia. Znaczy fala, jeden się pojawił, dwóch. Tu też mogę w ogóle zmieniać postacie. Nie mam pojęcia, moi drodzy, co z... No nie każcie mi wychodzić z gry i kurde... Dobra, czekajcie, myśl klocko grał. To jest cały czas gra dla dzieci, to jest cały czas gra dla dzieci, tak? Okej. I to był koniec myślenia, bo kurde, zrobiłem co wiedziałem i tyle. Tu się paliło, ja to zgasiłem. Okej, znowu zginąłem, fajnie. Czy tu się pali? Tu się nie pali na przykład. Nie mam pojęcia, moi drodzy, co mam zrobić. Dlatego nie mam pojęcia, co ja mam tu zrobić. No nie każcie mi znowu korzystać, kurde, z tego. Nie każcie mi znowu korzystać z solucji. No ale chyba będę musiał. No i tu się spada, tu się nie da wejść, moi drodzy. No nie, no po prostu nie. No czemu mi to w finale robisz? Miało być tak fajnie. Miałeś mi tak fajnie bawić. Nie mam, moi drodzy, bladego pojęcia, co ja mam tu zrobić. Bladego, żadnego. Wybaczcie. Okej, moi drodzy, w życiu bym na to nie wpadł. W życiu. Ale już wiem. No akurat nie to, ale moi drodzy, trzeba po prostu było tymi ludkami rzucać w niego. Nie strzelać brońką, jakąkolwiek mieliśmy, ale tymi właśnie... Co jest, co jest, co jest? Ty, nie wyobrażaj sobie za dużo. Dawaj, oj, nie żyje, nie żyje, Rex Fury, nie żyje. Dobra, żyje? Serio go nie ma. Nie, żyje. I moi drodzy, no w życiu bym na to nie wpadł, powiem szczerze, no szkoda, bo kurde, no takie fragmenty, wiecie, to jest gra dla dzieci, ej no. To jest jednak gra, kurde, dla dzieci. Nie! Teraz ja nie żyję. A kurde, no widzicie, z czym się spotykam, jestem takimi fragmentami mało logicznymi jak dla mnie. Znaczy, no mało logicznymi, no może po prostu ja nie umiem tak dobrze myśleć. Dobra, dostał bambuko, a czemu nie odpadł ten? No kurde, podejść nie mogę, bo on mnie atakuje, dobra. Nie spadaj! Dobra, w prawdziwych hollywoodzkich filmach, moi drodzy, mi się udało. Dawaj, atakuj. Bo ja cię muszę niestety tylko w ten sposób cię mogę pokonać. Dawaj. Zmiana reguł? Nie. Okej, zmiana reguł, że odpadł kolejny kawałek. Ależ to będzie długi level, znaczy nie wiem jak go przytnę, nie, ale wiecie. Kilka minut tylko przytnę, więc dalej będzie długi level. Dawaj w niego, kurde, no dostał, no i co jest, no i teraz dawaj, dawaj. No nie podejdę cały czas, moi drodzy, bo on mnie zrzuca! Się rozkoskowywuje i lewituje.
Ale bach, moi drodzy, bach, dawaj go, dawaj. I zakuty, moi drodzy, zakuty, sam Rex Fury złapany, zakuty, Rex Fury, film. It's McCain. But this isn't the last you've seen of me. I will have my revenge. No co właśnie, co, chrubu? A my spadamy na ziemię po to, by jeszcze troszkę monetek zyskać, moi drodzy. No nie jestem pewny, czy kosmos tak działa, jak tutaj nam właśnie gra prezentuje. Chyba nie. Czy ja właśnie mam walić te anteny, czy właśnie mam je omijać? Czekajcie, bo gadają do nas. Natalia. Pośpiesz się, mówi do nas. Okej, rakieta walnie w ziemię niebawem, więc... Jak widzimy, gonimy rakietę. Ja nie wiem, tak to działa, moi drodzy, w kosmosie, jeżeli chodzi o grawitację. Nawet wątpię, że to tak działa. Ale, moi drodzy, po prostu jest gra fantasty, więc... Okej, troszkę pieniążków po drodze nie zaszkodzi. Może uda się ten True Jedi zebrać, prawdziwego z Dobrola. Lecimy, no moi drodzy. Epicka muzyczka, jak na epicką końcówkę przystało. Chase McCain, prawdziwy bohater, kończy tę grę! Zresztą nie kończy jeszcze maksowanie, wiem, wiecie. Ależ, moi drodzy, teraz epicko się zrobiło, nie? No, ta muzyka, ten spadek, ta Natalia gdzieś tam leci. Okej, jeszcze może ten True Jedi uda się uzbierać. No, moi drodzy, epickość 100%! Niebieskie mi pomogą! Moi drodzy, 26 leveli, zostałem bohaterem LEGO. 26 leveli zajęło mi przejście głównej fabuły tej gry. Zajęłoby krócej, gdybym nie rozdzielał tego, wiecie, przedłużania, dojazdu i tak dalej. To byłoby krócej, byłoby może właśnie 20. 26 odcinków, mam nadzieję, jesteście ze mną od początku. Dziękuję wam! To tak mówię, bo się do tej muzyki naleje. Klocko grał, największy kanał gamingowy, jeżeli chodzi o temat LEGO w Polsce. Nie jedyny, moi drodzy, nie jedyny, ale największy na pewno. Zostawcie więc suba, docenijcie, pomóżcie, bo jak nie, to widzicie, jak się zabijam. Zabijam się, bo mnie nie wspomagacie subem. Wspomóżcie, oglądajcie wszystkie filmy. Ten kanał cały czas się dopiero zaczyna. Mam Rex Fury odblokowany, super, bo on do maksowania był ważny. Już widzę Natalię. Natalii? To była Natalia? Nie, to nie była, to była krowa. Słabo by było nazwać Natalię krową. 26 sekund do końca, jeżeli nie złapiemy w 26 sekund, 24 Natalii, to po niej. 20, 19, jak w Sylwestra poczujmy się. 18, 15, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Czy to jest ogólnie jeszcze 12 sekund spadania? 10, 9. 8, to się dało przyspieszyć! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... Pusz. Jak MacGyver w ostatniej sekundzie, moi drodzy. Jak MacGyver. Excuse me. Did anyone order a hero? Chase, pull that lever. This lever? Okay. What is it? The brakes. To bolało zapewne. To zapewne mocno bolało. Professor Kowalski's on his way. He said the command module will touch down any minute now. And what about the tons of falling debris from the rocket? Don't worry, Chief. I've got you covered. I've got the debris splashed down at sea, Marion. Okay. I moi drodzy. Okej. Okay. Mogę, właśnie? No i drodzy. Wspaniała gra. Almost. Blackwell got away in an escape pod and Rex, well, he got away too. Rex! Dlaczego? Oh?
He crashed headfirst through someone's roof 10 minutes ago. Get this off of me! Hey, Rex, you don't look very flushed with success. Okay. I thought you should get the arrest this time. You know what? You can have it, Chief. Some things are more important than... No właśnie. Piękny happy end hollywoodzki. Yeah. You're talking about video games. Komputerowy. Okej, jeszcze agent ucieka. Moi drodzy, brawo! Koniec transmisji, skończyliśmy, brawo! Baza księżycowa Blackwella, poziom ukończony! Moi drodzy, to faktycznie był koniec gry, no bo czy my już tego Blackwella biednego nie będziemy ścigać? Chyba nie będziemy, prawda? Przewspaniałe chwile z tą grą, tak jak mówię, oczywiście to nie jest koniec, ale z fabułą, moi drodzy, super! Naprawdę świetna, fenomenalna gra z wspaniałą fabułą i jeszcze lepszym humorem, no po prostu nic tylko, żeby takie gry wychodziły, tylko z krótszymi levelami. Ale finalne wybaczymy, że jest taki długi. Dziękuję każdemu z was, który tu był ze mną od początku. Mimo wszystko jest kontynuum trifabularny, ale który był od początku ze mną. Może faktycznie się zamknę jeszcze, bo może to nie jest koniec fabuły? W takim razie? Może jeszcze będzie, Rex? I wy mnie wtedy skłamaliście w komentarzach, że to ostatni level będzie. Nie wiem, to się dowiemy, moi drodzy, w kolejnym oczywiście epizodzie, w kolejnym odcinku na moim kanale. Wam dzisiaj jeszcze raz bardzo dziękuję i widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnym odcinku. Bye!